A tak sobie myślę, że rzeczywiście Pan Bóg to ma poczucie humoru. Nie wiem, czy znacie to, tak? Że Pan Bóg ma duże poczucie humoru. Tak sobie myślę, że no nigdy, chyba nigdy nie myślałem, że będę pastorem. I tak dziwnie to wszystko Pan Bóg zrobił, że z jednej strony no ciągle mam serce do misji i wyjeżdżamy i zabieramy ludzi i wysyłamy ludzi i szkolimy w tej szkole misyjnej, ale z drugiej strony Pan Bóg no, znalazł takie miejsce, gdzie nas wysłał. I to wysłał z kościoła zielonoświątkowego do kościoła baptystycznego. Nie? I wiecie, niesamowite jest też to i piękne rzeczywiście, że bracia w kościele zielonoświątkowym rozpoznali nasze powołanie i rzeczywiście to było takie wysłanie. To było bardzo takie, no, po Bożemu, wiecie, wcale nie tak często się to zdarza, prawda? Więc dzięki Bogu. Chociaż moja żona zawsze mówi, że ja od urodzenia tego duchowego zawsze byłem baptystą, ale ona jest zawsze od urodzenia tego duchowego zielonoświątkowcem, więc mamy w domu takie, no, mamy ten kościół. Unię mamy taką, unię. Okej. Okay. Maćku, możesz pokazać zdjęcia. O właśnie, żebyście wiedzieli, co to jest ta Gagauzja. Prawie wszyscy się mylą i mówią Gagauzja, tak? Od Gałganów chyba. W każdym razie udało się, że pastor Jacek załapał i to jest naprawdę niesamowite. I Gagauzja. W każdym razie jest to taki mały naród. Zobaczcie, na południu Mołdawii mają pewną autonomię. Około 150-tysięczny, mniej więcej 150 tysięcy ich jest. To są dokładnie 3 miasta, 3 miasteczka i 23 wioski. Tak? I nie wiem, czy widzicie, tam na czerwono jest zaznaczone taka wioseczka Dżołtaj. I od 10 lat, mniej więcej od 10 lat jeździmy tam co roku z misją, z uczniami szkoły misyjnej. A można dalej? O, właśnie to jest ekipa z tegorocznego wyjazdu i chciałem wam przeczytać opinię dwóch dziewcząt, które były na tym wyjeździe. Jestem Weronika. Jestem jedną z osób, które brały udział w wyjeździe misyjnym do Mołdawii, a także studentką szkoły misyjnej. Był to mój pierwszy wyjazd na wschód, za co jestem ogromnie wdzięczna Bogu za to, że mnie tam doprowadził. W Mołdawii mieliśmy okazję służyć Panu na różne sposoby. Mieliśmy spotkania z dziećmi, odwiedzaliśmy starsze, schorowane osoby, by dzielić się Ewangelią. Długo pozostaną w mojej głowie twarze tych kochanych ludzi i to, co mogliśmy tam z łaski Bożej doświadczyć. Niesamowicie podobało mi się, że mieliśmy możliwość otwartych drzwi tam, gdzie mieszkaliśmy. Każdy, kto tylko chciał, mógł nas odwiedzić, napić się z nami herbaty, coś zjeść, porozmawiać, czy to bracia i siostry, czy mała dziewczynka, która jadła z nami obiad, czy chory pan Kola. Patrycja, to druga dziewczyna. W Dżołtaj przeżyłam coś wyjątkowego. Czas tam zwolnił, nikt się nie spieszył. Ludzie witali się z nami na ulicach i pytali, po co przyjechaliśmy, albo po prostu, jak nasz dzień mija. Mogliśmy chodzić do tych ludzi z jedzeniem bądź ubraniem i czasem, aby okazać im miłość, wystarczyło tylko być, wysłuchać ich, okazać im wsparcie. Ludzie nie mieli tam zbyt wiele, często nie mieli nic, ale dawali nam to, co tylko mają, co było dla nich najlepsze. Dzieci przytulały się do nas, chcąc złapać choć odrobinę miłości, którą mogliśmy im dać. To było niesamowite przeżycie, coś, co do końca nie umiem opisać słowami. Było to piękne pomagać tym ludziom i często nie słyszeć słowa dziękuję, ale wiedząc, że nie robi się tego dla siebie, tylko na chwałę Bożą. Więc ten wyjazd, każdy wyjazd jest inny, a ten wyjazd był inny pod takim innym względem. Chyba przede wszystkim dlatego, że to był pierwszy wyjazd, na którym doświadczyliśmy tego, że ludzie sami zapraszali nas
do swoich domów, podchodzili, prosili o modlitwę. Wiecie, do tej pory tak nie było. To był pierwszy raz, kiedy coś takiego nam się wydarzyło. Być może przez to, że minęły te lata, te 10 lat, które tam przyjeżdżaliśmy. Być może Pan Bóg prawdopodobnie w sercach tych ludzi dużo, dużo rzeczy wykonał. Chciałbym Wam pokazać kilka zdjęć i opowiedzieć tak króciuteńko o kilku osobach. Mieliśmy w naszej ekipie kickboksera na przykład, który mógł walczyć z chłopakami. Potem po tej walce, wierzcie, usadził ich i opowiedział im Ewangelię. Mieliśmy, można dalej, trenera tutaj właśnie przed szkołą, takie zawody trochę dalej. Mieliśmy trenera od amerykańskiego futbolu, który też prowadził zajęcia i też po prostu zawiązywały się różne relacje i była możliwość świadczyć tym dzieciom. Tym bardziej wiecie, że te dzieci w tej wiosce akurat to były dzieci, które często po prostu są opuszczone, żyją na łasce babć czy dziadków, dlatego że rodzice często wyjeżdżają do pracy. Zwykle mężczyźni jadą do pracy do Rosji, a kobiety do Turcji, bo to jest jeden z tureckojęzycznych narodów. Więc naprawdę to było coś dobrego i ważnego dla tych dzieci, że mogły doświadczyć miłości, że mogły się przytulić i tak dalej. Dalej. A ja, wiecie, już jestem starszy trochę, więc ja, jak młodzież tam biegała, ganiała z tymi dziećmi, to ja siadałem sobie na ławeczce. I na tej ławeczce podchodzili do mnie tacy starsi ludzie, siadali i zaczynali rozmawiać. Wiecie, i pytali o różne rzeczy. I to są dwóch takich właśnie nawet trenerów, który Wiktor i Piotr, którzy po prostu przysiedli się do mnie, aby porozmawiać o Bogu. I w końcu rozmawialiśmy o Bogu, o wierze. Dalej. Dziewczyny w większości prowadziły szkółkę. Dalej. Zajęcia z dziewczynkami, z chłopcami trzeba było trochę inaczej się zajmować. Dalej. Właśnie różnego rodzaju gry. Dalej. I to, co dziewczyny w tych świadectwach pisały, to było to, że często jest tam dużo ludzi kalekich, chorych, starszych, więc ponieważ jest to, myślę, że najbiedniejszy region w Europie, ta Gagauzja. Mołdawia jest jednym z najbiedniejszych krajów, a Gagauzja jest chyba najbiedniejszym miejscem w Europie. Być może oprócz osad romskich gdzieś na Ukrainie. To jest najbiedniejsza część, więc dużo ludzi po prostu wegetuje tam trochę, tak? Więc kupowaliśmy im żywność i szliśmy do chorych, modliliśmy się. To jest akurat taki Iwan, który, sytuacja jego wygląda tragicznie. Często oni nie są ubezpieczeni, więc na przykład temu Iwanowi mieliśmy możliwość choćby kupić po prostu igły, wiecie, żeby mógł dostawać lekarstwa. On choruje, ma jakąś chorobę wątroby, ma raka i tak dalej, więc on jest praktycznie umierającym człowiekiem i modliliśmy się też o uzdrowienie dla niego. Zobaczymy, co pan ma. Ale fajne było to w jego przypadku, że był taki bardzo taki potulny i oddany Bogu. Powiedziałbym, że wierzącą osobą przez tą chorobę, że Pan Bóg go do wiary doprowadził. Dalej. Inna osoba, którą się od dłuższego czasu też w jakiś sposób inwestujemy, to jest Sidor, który stracił kiedyś nogi, był pasterzem, został pobity po pijanemu, odmrożone nogi i trzeba było mu odciąć. Taką rzecz, którą zrobiliśmy dla niego ostatnio, to wybudowaliśmy piec w jego domu. Więc robimy takie różne rzeczy, wiecie, też budowlane. Wybudowaliśmy piec, żeby w ciągu zimy mógł palić i ogrzewać. A propos, czy wiecie, czym tam ogrzewają? Ktoś wie? Może ktoś zgadnąć. Tak, dokładnie, odchodami. Suszą odchody zwierzęce i po prostu tym palą zimie. Dalej. To jest taka ciekawa pani Anna.
ta historia z jej mężem. Jej męża tutaj nie ma, akurat był w pracy, ale kilka lat temu mieliśmy takiego chłopaka, który pojechał z nami i który się uparł, że zrobi w tej wsi kurs, jak rzucić palenie i picie. Wiecie, tam wszyscy palą i piją. I on się uparł. Ja myślę tak i modliłem się, Panie Boże, to nie ma sensu zupełnie. To nie ma sensu. Po pierwsze, nikt nie przyjdzie, to jest śmieszne w takiej wiosce. No ale ten chłopak tak się uparł, że mówię, no dobra, niech zobaczy, że to nie ma sensu. No i wynajęliśmy, nawet tam w gminie, w urzędzie gminy, wynajęto nam salę za darmo, więc na te szkolenie przyszło 3 facetów. To był cud dla mnie, że w ogóle ktoś przyszedł. Były 3 spotkania. Na drugie też przyszło 3, a na trzecie już nikt nie przyszedł. Ale później, wiecie, dowiedziałem się, że jeden z tych facetów rzucił picie i palenie. Wiecie, modliliśmy się oczywiście o każdego z nich na tych spotkaniach, ale te materiały były takie stare, tak beznadziejnie to dla mnie wyglądało. I wiecie, musiałem przepraszać Pana Boga. Pan Bóg po prostu dotknął serca tego człowieka i wiecie, nawet Batiuszka, czyli ksiądz prawosławny, nic nie może powiedzieć przeciw, bo widzi świadectwo, cud Boży, że ten człowiek po drugim spotkaniu rzucił picie i palenie. Do tej pory przez kilka lat nie wziął ani papierosa, ani alkoholu do ust. Więc naprawdę. I ostatnie spotkanie, niezwykle na koniec mamy takie pożegnalne spotkanie i tym razem znowu coś niezwykłego było, że przedstawiciel gminy przyszedł na to spotkanie. Ta pani, która koło mnie siedzi, właśnie jest przedstawicielem urzędu gminy i przyszła po to, żeby nam podziękować, że jeździmy tak wiernie i służymy ludziom. Więc naprawdę ten wyjazd pod tym względem był niesamowity. Więc przy okazji zareklamuję Szkoła Misyjna, tak? Kto by chciał wybrać się na taką wyprawę albo inną, wysyłamy, szczerze mówiąc, na cały świat. Nie wyobrażacie sobie, do jakich krajów jeżdżą nasi uczniowie. Tam, gdzie się wydaje, że nie jest możliwe, tam jest możliwe i Bóg robi różne niezwykłe rzeczy. Zostawiłem kilka ulotek tam na stoisku przed wejściem do sali, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę, aby podszedł do mnie, czy wziął sobie ulotkę i potem może napisać. Okej. Na każdym wyjeździe też studiujemy Pismo Święte. I zwykle studiujemy jedną z 2 ksiąg. Jedna księga, może spróbujcie zgadnąć, jakie księgi możemy studiować ze Starego Testamentu. Oczywiście to jest o misjonarzach. Kto? Nie. Chociaż blisko. Wiecie, było takich 2 misjonarzy, którzy nie chcieli być misjonarzami. Jonasz jeden, tak, dokładnie. A drugi Daniel. Wiecie, on też był misjonarzem. Być może nie zdawał sobie z tego sprawy, ale też był misjonarzem i też niechętnie się tam znalazł. Więc w tym roku studiowaliśmy Księgę Jonasza. I no, chciałem się podzielić właśnie z wami to, co Pan Bóg nas uczył podczas tego studium. A jeszcze nie. A w czasach, które nas interesują, takim imperium ogólnoświatowym była Asyria. Nie wiem, czy jak dużo wiecie o Asyrii, ale Asyria to jest mniej więcej 7-8 wiek, tak? Asyria była w tym czasie, no sięgała tam gdzieś aż od Persji, aż do praktycznie do Egiptu. To było w tym czasie największe imperium. I historycy dość zgodnie stwierdzają, że ten naród był jednym z najbardziej okrutnych narodów, jaki istniał na ziemi.
Chodzi o to, że w jaki sposób okrucieństwo było jakby w nich wpisane. Mieli największą armię tego czasu. Mieli taki, no, armia tak naprawdę była w jakiś sposób ubóstwiana, podobnie jak król. Mieli wyrafinowany aparat taki wywiadowczy. Wiecie, jak myślę o niektórych współczesnych takich reżimach totalitarnych, to nic nowego to nie jest. To wszystko, szczególnie w Asyrii, istniało. Jeżeli jakiś naród się buntował, to wiecie, co oni robili? Przesiedlali go, cały naród potrafili przesiedlić w inne miejsce. Choć rozumiecie, czujecie to, że to nic nowego, to wszystko oni mieli już opracowane. Ciekawą rzeczą jest, że w zasadzie wojna to było dla nich coś w rodzaju nabożeństwa. Dlatego, że głównym bóstwem u nich był taki bóg Aszur. I król każdego roku na wiosnę zwoływał armię i szli podbijać jakiś naród, czy zaprowadzać jakiś porządek pod przywództwem tego bóstwa Aszura. Więc wszystkie te masakry, to co się działo, wojna, była aktem jakby takiego nabożeństwa ze strony tych ludzi. W jakiś sposób to było nabożeństwo. I takim podstawowym przekonaniem, też myślę, że jak uważnie śledzicie różne rzeczy, to coś wam to powie, że przekonaniem, że jakieś terytorium, które raz zostało podbite dla Boga Aszura, pozostawało takim dla tego Boga, własnością tego Boga na zawsze. Czyli jak raz podbili, to już należało do Boga Aszura. Więc wszelki bunt był jakby wystąpieniem przeciwko bóstwu, tak? Był wystąpieniem przeciwko ich Bogu i tak to traktowali. A o tym, jak byli okrutni, świadczy taka relacja jednego z królów, który opisał, gdy pewną sytuację, w jaki sposób postąpił z rejonem czy z miastem, który zdobył. Posłuchajcie. Wielu więźniów kazałem spalić w ogniu, wielu wziąłem żywcem. Z tych niektórym obciąłem ręce i dłonie, innym obciąłem nosy, uszy, palce i członki. Wyłupiłem oczy wielu żołnierzom, usypałem górę z żywych, a drugą z głów. Powsadzałem ich głowy na drzewa wokół miasta. Spaliłem ich chłopców i córki. Obdarłem ze skóry książęta tylu, ilu się zbuntowało, a ich skóry rozpiąłem na palach. Zobaczcie, w ten sposób postępowali z tymi, którzy się zbuntowali i których potem miasta zdobyli. Więc naprawdę to był okrutny naród. I jak myślicie, jak patrzycie, nawet teraz, czy taki bezbożny, okrutny naród zasługuje na łaskę Boga? Czy taki naród okrutny, w ten sposób postępujący, zasługuje na łaskę Boga? I pamiętacie, w Księdze Jonasza czytamy. Jonasza, syna Amittaja, doszło słowo Pana tej treści. Wstaj, idź do Niniwy. Rozumiemy tak, że Niniwa to była w tym czasie stolicą Asyrii, tego wielkiego miasta, i mów głośno przeciwko niej, gdyż jej nieprawość doszła do mnie. Lecz Jonasz wstał, aby uciec przed oblicza Pana do Tarszyszu. A gdy przybył do Jafy, znalazł tam okręt, który miał płynąć do Tarszyszu, i zapłaciwszy za przejazd, wszedł na pokład, aby sprzed oblicza Pana jechać z nimi do Tarszyszu. Więc ciekawe jest, że do takiego narodu, takiego okrutnego narodu, Bóg posyła swojego proroka. Czy już rozumiemy trochę, dlaczego on gdzieś się wybrał w innym kierunku? Ale to nie wszystko, wiecie? To nie wszystko. Niesamowite jest, że o tym proroku jest wspomniane w innej księdze. A w Księdze Drugiej Królewskiej czytamy o tym okresie i czytamy o tym, w jaki sposób on służył Bogu.
To jest druga Księga Królewska, 14 rozdział, wersety przeczytam od 23 do 27. W 15 roku panowania Amasjasza, syna Joasza, króla judzkiego, objął władzę królewską Samarii Jeroboam, syn Joasza, króla izraelskiego, a panował 41 lat. A czynił to, co złe w oczach Pana. Nie odstąpił od żadnego z grzechów Jeroboama, syna Nebata, w które on wciągnął Izraela. Lecz przywrócił Izraelowi granice, ciągnące się od wejścia do Hamat, aż do Morza Stepowego, zgodnie ze słowem Pana, Boga Izraelskiego, które wypowiedział przez swojego sługę Jonasza, syna Amitaja, proroka z Gat-Hefer. Wejrzał bowiem Pan na niedolę Izraela, niezwykle gorzką, tak, iż nie było już ani niewolnego, ani wolnego, nie było, kto by Izraelowi przyszedł z pomocą. Lecz ponieważ Pan nie zamyślał wymazać imienia Izraela z powierzchni ziemi, przeto wyratował ich przez Jeroboama, syna Joasza. Więc to jest drugie miejsce, gdzie ten prorok jest wspomniany. I co to nam mówi o tych czasach? Więc to są czasy Jeroboama. I to był Jeroboam, tak zwany drugi. I on panował w tym królestwie Samarii, tak? Czyli Izraela. Pamiętacie, że po śmierci Salomona nastąpił podział na Judę i Izraela i on był królem tego Izraela. I tak naprawdę, jak tutaj nawet widzimy, prorok prorokował coś dobrego. Ten Jonasz prorokował coś dobrego. Chociaż ten król był złym królem. Ale ogólnie no Bóg w jakiś sposób tutaj czytamy, że ulitował się. Pomimo, że źle się działo, że on był złym królem, to powierzchnia tego królestwa rosła. Wiecie, jak czytamy inne księgi, to okazuje się, że rozwijał się przemysł farbiarski, wiecie. No, ludzie się mnożyli, zwierzęta się mnożyły. Jakby wszystko szło ku dobremu, jeśli chodzi o tą stronę ekonomiczną. Ale jak czytamy, wiecie, w tym czasie byli jeszcze dwaj inni prorocy. Czy ktoś może powiedzieć z was, jak myślicie, jacy dwaj prorocy jeszcze w tym czasie funkcjonowali? Amos i Ozeasz. Ci dwaj prorocy w tym czasie prorokowali i działali też w Izraelu. I wiecie, co oni mówili? Mówili, że prorocy są lekceważeni. Zarzucali, że istniały miejsca czci Betel i Gilgal, które absolutnie się nie podobały Bogu, czyli miejsca, no, które fałszywe, tak? Bogu się absolutnie nie podobały, których Bóg nienawidzi. I wiecie co więcej? Ponieważ źle się działo, biedni ludzie byli prześladowani, uciskani, wykorzystywani, to obaj ci prorocy zapowiadali, że ten naród, Izrael, będzie ukarany. Że pomimo, że ekonomicznie się dobrze działo, to moralnie i odnośnie relacji z Bogiem było coraz gorzej. I ci obaj prorocy mówili, że nastąpi przesiedlenie, zniszczenie fałszywych świątyń, zupełny upadek narodu. Mówili, że nie będą mieszkać dłużej w ziemi pańskiej. I mówili, czyim mieczem to się stanie. I wiecie czym? Asyrii. Dokładnie miało się to wydarzyć, że Bóg miał użyć Asyrii, aby ukarać ten naród, który znał Boga, a nie był mu wierny. Czy rozumiemy teraz trochę więcej, dlaczego tak Jonaszowi trudno było? On był tym człowiekiem, który zapowiadał, że i widział, że Bóg pomimo grzechu jego narodu, Bóg okazał mu litość. A teraz i wiedział, prawdopodobnie słyszał te proroctwa, że rękami Asyryjczyków ukaże mimo wszystko Bóg Izraela. I dlatego myślę, że to, co zrobił, to
to zrobił, że nie chciał tam iść, że starał się uciec Bogu. I wiecie, no, on wsiadł, pamiętamy, co dalej się działo. Wróćmy do Księgi Jonasza. I czytaliśmy, że wsiadł na okręt do Tarszyszu. Wiecie, gdzie jest Tarszysz mniej więcej? Gdzie to było? To było gdzieś w okolicach współczesnej Hiszpanii. W każdym bądź razie to było, można powiedzieć, krańce ziemi. Tak? Czyli to były takie przysłowiowe krańce ziemi. I co jest ciekawe, że to było zupełnie w przeciwnym kierunku niż leżała Niniwa. I o ile Niniwa leżała, nie wiem w jakiej odległości dokładnie, to w każdym razie mniej więcej te Tarszysz to było może z 5 do 10 razy dalej, tylko w przeciwną stronę. Więc w ten sposób ten prorok chciał uciec i nie wykonać tego, do czego go Pan Bóg wezwał. No i pytanie od razu, jakie powstaje, czy jest możliwe uciec przed Bogiem? Czy nie? To jest aż śmieszne. Czy jest możliwe uciec przed Bogiem? Ale ten prorok, który go znał, tego prawdziwego Boga, on i którego Bóg używał, próbuje uciec przed Bogiem. Niesamowite. Więc co Bóg zrobi? Lecz Pan zesłał silny wiatr na morze i zerwała się potężna burza na morzu, tak iż zdawało się, że okrętowi grozi rozbicie. Wtedy żeglarze przestraszyli się i każdy wołał do swego Boga. Sprzęt, który był na okręcie, wyrzucili do morza, aby zmniejszyć ciężar. Jonasz zaś szedł na sam dół okrętu i zasnął twardym snem. Wtedy podszedł do niego kapitan okrętu i tak rzekł do niego: dlaczego śpisz? Wstawaj, wołaj do swego Boga. Może Bóg wspomni na nas i nie zginiemy. I rzekli jeden do drugiego: szybko, rzućmy losy, aby się dowiedzieć, czyjej winy spadło na nas to nieszczęście. Gdy więc rzucili losy, los padł na Jonasza. Wtedy rzekli do niego: powiedz nam, z czyjej winy spadło na nas to nieszczęście, jakie jest twoje rzemiosło, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj i z którego ludu jesteś. I odpowiedział im: jestem Hebrajczykiem, czczę Pana Boga niebios, który stworzył morze i ląd. Wtedy ci mężowie bardzo się zlękli i dowiedziawszy się, że ucieka sprzed oblicza Pana, bo im to był powiedział, rzekli do niego: dlaczego to uczyniłeś? Nadto rzekli do niego: co poczniemy z tobą, aby morze uspokoiło się i zaniechało nas, bo morze im dłużej, tym bardziej się burzy. Wtedy rzekł do nich: weźcie mnie i wrzućcie do morza, a może uspokoi się i zaniecha was, bo wiem, że z powodu mnie zaskoczyła was ta wielka burza. Lecz ci mężowie wiosłowali, chcąc się dostać do brzegu. Nie mogli wszakże, gdyż morze coraz bardziej burzyło się przeciwko nim. Wtedy wzywali Pana, mówiąc: o Panie, nie dopuść, abyśmy zginęli z powodu tego człowieka i nie obarczaj nas winą przelania krwi niewinnej, bo Ty, o Panie, czynisz, co chcesz. Wtedy wzięli więc Jonasza i wrzucili do morza, wtedy morze przestało się burzyć, a ci mężowie bardzo się zlękli Pana. Złożyli więc Panu ofiarę i uczynili śluby. Lecz Pan wyznaczył wielką rybę, aby połknęła Jonasza i był Jonasz we wnętrznościach ryby 3 dni i 3 noce. Teraz ten obrazek. Mateusz, Maciek, możesz? O właśnie, to jest obrazek. Chcę wam coś pokazać. To opowiadanie jest napisane w formie takiej, to się nazywa chiasm. Tak? I to często w Starym Testamencie coś takiego znajdujemy. Dlaczego to chcę pokazać? Dlatego, że zobaczcie, ta forma pokazuje no, pewną rzecz, po co ona była stosowana. Była stosowana z dwóch powodów. Pierwszy powodem było takie, że łatwiej jest zapamiętać to opowiadanie, a drugi powód był taki, że ona zwracała uwagę na coś, co było w centrum. W centrum tego opowiadania jest, zobaczcie, co jest w centrum tego opowiadania, wyznanie Jonasza. Ja jestem Hebrajczykiem, czczę Pana, Boga niebios, który stworzył morze i ląd.
I zobaczcie, sytuacja się rozwija do tego wyznania, a potem po tym wyznaniu Jonasza sytuacja się zmienia. Na początku, zobaczcie, części odpowiadają sobie, końca i początku. Na początku Pan zsyła burzę dla zatrzymania Jonasza. Na końcu Pan zsyła rybę dla ratunku Jonasza. Na początku żeglarze przerażeni burzą. Na końcu, zobaczcie, przerażeni, ale Panem. Na początku żeglarze modlą się do bogów. Na końcu modlą się do Boga. Zobaczcie, chodzi o to, że w ten sposób jest to opowiadanie, jakby te części odpowiadają sobie i mają podkreślać to, że Jonasz znał tego prawdziwego Boga. Że Jonasz znał tego prawdziwego Boga. Więc następuje to przejście od tej burzy aż do tego momentu, kiedy morze ucicha i Bóg posyła rybę, aby uratować Jonasza. I wiecie, jest tutaj w tym opowiadaniu dużo ironii. Takich dziwnych sytuacji. Zobaczcie, to żeglarze pytają, żeglarze niewierzący pytają go, dlaczego uciekłeś? Jak mogłeś uciec? Oni tego nie rozumieją. To niewierzący. Albo zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Jonasz nie miał miłosierdzia nad Niniwą. A zobaczcie, ci żeglarze starają się zrobić wszystko, żeby go uratować. Poganie, którzy nie znają Boga, okazują się dużo lepsi niż Jonasz, który zna Boga. Zobaczcie, jak dziwna sytuacja jest. Ten kapitan przychodzi do niego i mówi, dlaczego ty śpisz? Wołaj do swojego Boga. Nie? Oni wołają do tych bóstw, to nic nie daje. Mówią, no weź, zrób coś. Tak samo jak Bóg mówi, wstaj i idź. Wstaj, zrób coś. Oni tutaj mówią, wstaj, zrób coś. Znasz Boga. I on nic z tego nie robi. Ale Pan Bóg ma, myślę, że ma sposoby na opornych tych, którzy są powołani do czegoś, ale nie chcą być mu posłuszni. Oczywiście widzimy, że Bóg jest przez cały czas bohaterem i takim głównym bohaterem tej historii. Zobaczcie to. On jest stwórcą, on panuje nad wszystkim, on posyła burzę, on posyła rybę, on uspokaja morze. Wszystko dzieje się jakby po to, żeby coś z tym Jonaszem, żeby on się opamiętał. Nawet żeglarze się opamiętali, tak? I w jakiś sposób uwierzyli Bogu, podczas gdy ten, który znał tego prawdziwego Boga, on ciągle trwa w takim uporze. Więc wszyscy są posłuszni w jakiś sposób, ale ten, który zna Boga, jest ciągle nieposłuszny. A tak, jeszcze jedna taka dla mnie była ciekawa sytuacja, że często nie myślałem, jaką rolę ryba w tym spełnia. Wiecie, ale ryba okazuje się, że jest tutaj ratunkiem. Bóg posłał tą rybę, wiecie po co? Żeby Jonasz nie utonął. On chciał, przez cały czas życzył sobie śmierci. Pamiętajcie, za chwilę będziemy to czytać. On przez cały czas mówi, lepiej, żebym umarł, niż wykonał to, do czego ty mnie, Panie, posyłasz. Więc ryba była dla niego ratunkiem. I myślę, że z tej historii, już do tego momentu widzimy takie rzeczy, że przed Bogiem nie da się uciec. To jest coś oczywistego, ale nie da się uciec. Przed tym, jeżeli Bóg posyła cię do czegoś, nie da się uciec. Ale jeszcze inne takie mocniejsze rzeczy są, że jeżeli uciekasz przed Bogiem, przed Jego powołaniem, to widzicie, co się dzieje? Wciągasz w kłopoty, nie tylko ty sam masz kłopoty, ale wciągasz w kłopoty tych, którzy są wokół ciebie. Czyli twoja rodzina może cierpieć, twoi przyjaciele mogą cierpieć, bo grzech, wiecie, grzech nieposłuszeństwa nie dotyczy tylko nas, ale tych, jeżeli my coś zrobimy, pamiętacie sytuację z Akanem na przykład, tak?
z tym, który tam to miasto, a i on sobie coś zwinął, tak? Pamiętacie? Cała rodzina jego zapłaciła za tą głupotę. Więc grzech nie jest tak, że grzech jest, dotyczy tylko jednego człowieka. Co byśmy nie robili, nawet w ukryciu, w końcu to przenosi się na innych i dotyka rodziny, żony, dzieci i naszej społeczności. Więc Bóg ma też sposoby na doniesienie łaski, nawet jeżeli człowiek buntuje się. I zobaczcie, teraz przeczytamy jedną z rzeczy, którą mądrze coś w końcu Jonasz zrobił. Bo to, co zrobił mądrze, to modlił się z zręczności tej ryby, tak? I modlił się Jonasz do Pana swojego Boga z wnętrzności ryby, mówiąc: wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi, i z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Wyrzucił mnie na głębie pośród morza i porwał mnie wir. Wszystkie Twoje bałwany i fale przeszły nade mną. Już pomyślałem, jestem wygnany sprzed Twoich oczu. Jakże będę mógł jeszcze spojrzeć na Twój święty przybytek? Wtedy wody sięgnęły mi aż do gardła, ogarnęło mnie topielisko, sitowie wiło się koło mojej głowy, stąpiłem do stóp gór, zawory ziemi na zawsze się za mną zamknęły, lecz Ty wydobyłeś z przepaści moje życie, Panie Boże mój. Gdy ustawało we mnie życie, wspomniałem na Pana i tak doszła moja modlitwa do Ciebie, do Twojego świętego przybytku. Ci, którzy trzymają się marnych bożyszczy, opuszczają swojego miłościwego. Lecz ja pragnę Ci złożyć ofiarę z głośnym dziękczynieniem. Spełnię, co ślubowałem. U Pana jest wybawienie. Wtedy Pan rozkazał rybie i ta wypluła Jonasza na ląd. Jak czytaliśmy tę modlitwę, to jakie macie wrażenia? Czy co się tam wydarzyło w czasie to, co on opisuje? No, tutaj jedną z rzeczy, które widzimy to, że Jonasz modli się psalmami, tak? To on cytuje różne fragmenty różnych psalmów, dziękczynnych, proszących o ocalenie i tak dalej. Ale jak ja czytam tę modlitwę, wiecie, ja widzę, że on ciągle jest zbuntowany przeciwko Bogu. Ja nie widzę tutaj nawrócenia. Coś się wydarzyło, on coś sobie uświadomił, ale widzę, że on dziękuje za co? Że Bóg go uratował od śmierci. Ja przypuszczam, że to wszystko działo się w ten sposób, że no, on wolał umrzeć, ale jak te sitowie okoliło głowę i tak dalej i już tonął, to zawołał o ratunek do Pana. I Pan go uratował. I gdy sobie uświadomił, że u Pana jest wybawienie, to Bóg posłał tą rybę, która go połknęła i ocaliła. I w ten sposób jest uratowany. I coś się w nim zmieniło. Być może zdecydował się być posłuszny, ale jak będziemy za chwilę czytać dalej, nie nastąpiła przemiana. Przynajmniej nie widać, że jest przemiana jego serca. Zobaczmy dalej. Słowo Pana tej treści powtórnie doszło Jonasza. Aha, przy okazji tak myślę, że ta ryba, wiecie, prawdopodobnie była takim dobrym transportem w kierunku tej Niniwy, ponieważ on chciał płynąć w drugą kierunku, więc ta ryba go połknęła i przypuszczalnie wyrzuciła dużo bliżej tej Niniwy, tak? Że miał taki darmowy transport, Pan Bóg mu załatwił, nie musiał opłacać, tak jak płacił za statek, tak? Więc no, wyrzuciła go ta ryba, no i on, znowu Pan mówi: wstaj, udaj się do Niniwy, tego wielkiego miasta, i zwiastuj mu poselstwo, które ci przekazuję. Wtedy Jonasz wstał i udał się do Niniwy według słowa Pana, a Niniwa była bardzo wielkim miastem, na 3 dni drogi pieszej. Więc jedną rzeczą, którą tutaj widzimy, to w końcu zdecydował się pójść do tej Niniwy. Sytuacja jaka, co zobaczył, jaka Niniwa była w tym czasie. Wydaje się, że Niniwa była wtedy u szczytu swojej potęgi.
znalazłem takie różne wiadomości, bardzo ciekawe. Jeżeli Jerozolima w tych czasów miała około 30 hektarów powierzchni, to wiecie, Niniwa miała ile? Około 800. Więc takie to było porównanie. Jerozolima około 30 hektarów, Niniwa około 800. Była otoczona podwójnym murem o łącznej długości 12 kilometrów. Mury miały grubość 15 metrów, wysokość 65 metrów. Wiecie, to było coś, tam na tych murach można było jeździć po prostu, nie? Różnymi powozami. Otaczała je fosa na 50 metrów szeroka. Było około 1500 wież wysokich na około 100 metrów. Coś takiego ukazało się przed oczami Janasza, który szedł upomnieć tą Niniwę. I jest napisane, że w Niniwie była, Niniwa była bardzo wielkim miastem, tak? Na 3 dni drogi pieszej. Prawdopodobnie zapis należy tak rozumieć, że żeby dojść do każdej z dzielnic tego miasta, tak, to trzeba było poświęcić 3 dni drogi. To, co się działo w tym mieście, to miasto było poświęcone, to miasto szczególnie takiej bogini niebios, demonicznej bogini Isztar. Były kultowy nierząd oczywiście, były ofiary z ludzi, ofiary z dzieci. Taka była Niniwa. Więc Jonasz wszedł do takiego miasta. Aha, i pamiętamy, tak, że Niniwa była stolicą Asyrii. Asyria była państwem, które miało ukarać Izraela. I co się wydarzyło w Niniwie? A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak: jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Wtedy obywatele Niniwy uwierzyli w Boga, ogłosili post i oblekli się we włosienice wielcy i mali. A gdy wieść o tym doszła do króla Niniwy, wstał ze swego tronu, zdjął swój płaszcz i oblógł się we włosienice i usiadł w popiele. Na polecenie króla i jego dostojników ogłoszono taki rozkaz: ludzie i zwierzęta, bydło i owce, niech nic nie jedzą, niech się nie pasą i niech nie piją wody. Niech włożą w łosienice zarówno ludzie, jak i bydło. Niech żarliwie wołają do Boga, niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego. A może Bóg znów się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Wiecie, czytając ten opis, to wydaje się to nieprawdopodobne. To wydaje się nieprawdopodobne. Dlatego nawet wielu biblistów uważa, że ta historia to jest po prostu takie wymyślone opowiadanie, że to nie jest prawda, wiecie? Dlatego, że tak trudno uwierzyć, że coś takiego się mogło wydarzyć. I zauważcie, że ten prorok ile szedł? Jest specjalnie zaznaczone, że tam 3 dni drogi, żeby dojść do wszystkich, ogłosić im porządnie, tak? On zaczął iść jeden dzień i taki niezwykły rezultat. Mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, ogłosili post. Król, gdy usłyszał wezwanie, ukorzył się przed Bogiem, zaczął pokutować. Ogłosił post nawet dla zwierząt. To było, musiało być coś niezwykłego, że zwierzęta nie piły i nie jadły. Wiecie, co się działo w mieście? Niniwijczycy odwrócili się od swego złego postępowania i Bóg ulitował się i okazał im łaskę. Zauważcie, że oni mówią: może Bóg się ulituje. I Bóg zobaczył, że się pokutowali i ulitował się. Wydaje się, że jest tutaj taka, no kilka rzeczy, ale jedna z taka niezwykła rzecz, że jeżeli Bóg posyła misjonarza w jakieś miejsce, jeżeli Bóg go rzeczywiście posyła, to miejsce w jakiś sposób jest, Bóg przygotowuje na przyjęcia jego przysłania. Być może nie zawsze tak się dzieje, tak szybko, od razu, jakbyśmy chcieli, ale Bóg już coś zrobił w sercach tych ludzi. Więc niezwykłe przebudzenie.
Jak byśmy zareagowali na takie przebudzenie? Całe miasto, cały Nowy Sącz pokutuje, wory się oblekł. Chwała Bogu. Zobaczmy, jak Jonasz zareagował. Pamiętacie? Jonaszowi bardzo się to nie podobało. Także się rozgniewał. I modlił się do Pana, mówiąc, ach, Panie, czy nie to miałem na myśli, gdy jeszcze byłem w mojej ojczyźnie? Dlatego pierwszy raz uciekłem do Tarszyszu. Wiedziałem bowiem, że Ty jesteś Bogiem łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i pełnym łaski, który żałuje nieszczęścia. Otóż teraz, Panie, zabierz moją duszę, bo lepiej mi umrzeć, aniżeli żyć. Niesamowite, nie? Niesamowite, wcale się nie cieszył. Był zrozpaczony, był zły na Boga, że Bóg okazał im miłosierdzie, podobnie jak okazał wcześniej miłosierdzie jego narodowi. On uważał, że to jest niesprawiedliwe. Że to jest niesprawiedliwe, że Bóg wrogom narodu wybranego okazuje miłosierdzie. Ale myślę, że znowu prawda jest taka, że w oczach Bożych wszyscy potrzebujemy miłosierdzia. Nie ma lepszych czy gorszych, tak? Potrzebujemy miłosierdzia i potrzebujemy Jego łaski. Ratunek jest zawsze łaską Boga. Nie ma możliwości zasłużyć sobie na łaskę. To byłaby zapłata, nie łaska. I szczerze mówiąc, nawet tak myślę, że marny nasz los, jeżeli byśmy oczekiwali tylko sprawiedliwości Bożej. Marny nasz los, każdego z nas. Więc musimy zdać się na łaskę Boża. Pamiętacie, albowiem łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę. Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Myślę, że ciągle, to było przesłanie Starego Testamentu, jest przesłanie Nowego Testamentu. Nie zasługujemy, ale Bóg chce nam okazywać łaskę. Jonasz myślę, że tego nie rozumie. On myśli, że tylko łaska jest do wybranych, tak? Którzy też źle postępowali. I dalej jest rozmowa z Bogiem. A Pan odpowiedział, czy to słusznie tak się gniewać? Potem Jonasz wyszedł z miasta i zamieszkał na wschód od miasta i zrobił tam sobie szałas i usiadł w jego cieniu, aby zobaczyć, co się będzie dziać w mieście. A Bóg wyznaczył krzew rycynowy, aby wyrósł nad Jonaszem. Dawał cień jego głowie i osłaniał go przed grożącym mu nieszczęściem. I Jonasz radował się bardzo z tego krzewu rycynowego. Lecz nazajutrz z pojawieniem się zorzy wyznaczył Bóg robaka, który podgryzł krzew rycynowy, także usechł. A gdy wzeszło słońce, zesłał Bóg suchy wiatr wschodni i słońce prażyło głowę Jonasza, tak że omdlewał i życzył sobie czego? Śmierci, mówiąc, lepiej mi umrzeć niż żyć. Wtedy rzekł Bóg, desperat zupełny. Wtedy Bóg rzekł do Jonasza, czy słusznie tak się gniewać z powodu krzewu rycynowego? Ten odpowiedział, słusznie, jestem zagniewany i to na śmierć. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a ponadto wiele, wiele bydła. Myślę, że Jonasz prawdopodobnie, zostajemy z takim pytaniem, Jonasz prawdopodobnie do końca nie zrozumiał miłosierdzia Bożego, tak? Że prawdopodobnie, po co został tam na końcu? Żeby patrzeć, wiecie? Żeby obserwować. Miał nadzieję, że mimo wszystko Pan Bóg ukaże tych Niniwijczyków. I chciał być świadkiem tego, że mimo wszystko miał taką nadzieję. Ale Bóg go uczy i ciągle uczy i daje szansę. A on nie,
nie rozumie tego. A szczerze mówiąc, no później, jak wiemy z historii, to, co się wydarzyło, to obawy Jonasza spełniły się. I to jakieś 40 lat później, po tej historii z Jonaszem. 40 lat Bóg dał im szansę. Wiecie, ta historia Jonasza, dla kogo jest napisana w pierwszej części? Dla tych, dla Izraelitów to było. To było dla Izraelitów, żeby oni zobaczyli, jacy są wobec Boga, że znają Boga i nie są mu posłuszni. To ci, którzy nie znali Boga, w jaki sposób ukorzyli się przed Bogiem, nawracają się. Pamiętacie, ci żeglarze, mieszkańcy Niwy, a ci, którzy znają Boga, oni sobie to lekceważą. Więc 40 lat Asyryjczycy później najechali Królestwo Północne. Po 3-letnim oblężeniu w 722 roku zdobyli Samarię. Wysiedlili wtedy około 30 tysięcy Izraelitów. Wielu Izraelitów trafiło do asyryjskich kopalń srebra. Mało kto wychodził stamtąd żywy. Pozostali zostali zasymilowani. Pamiętacie, co się wydarzyło? Wtedy pojawili się Samarytanie. Dlatego, że Asyryjczycy, pamiętacie, przesiedlili różnych ludzi w to miejsce na uprowadzonych Izraelitów. Mniej więcej w ten sposób zniknęło z historii 10 jakby pokoleń Izraela. Więc 40 lat mieli szans, czasu, około 40 lat, żeby się nawrócić. Nie zrobili tego. Jeśli chodzi o Niniwijczyków, to nawrócenie też nie było trwałe. Było więcej czasu upłynęło, jakieś 140 lat po czasach Jonasza Niniwa została zburzona. Połączone siły Babilończyków i Medów otoczyły Niniwę. No, wydawało się, że nic nie może się wydarzyć za takimi grubymi murami i tak dalej. Ale wiecie, była taka jakaś pogańska przepowiednia. I ta przepowiednia mówiła, że Niniwa upadnie wtedy, gdy obróci się przeciwko niej opływająca ją rzeka. I akurat wiecie, co się wydarzyło? Spadły ulewne deszcze, wody Tygrysu podniosły się i podmyły mury. I część murów runęła. Wtedy wybuchła panika w mieście, a Medowie i Babilończycy wdarli się i zniszczyli to miasto. Historia mówi, że zwycięzcy zburzyli miasto, pałace spalili, a krwi przelali tyle, że ponoć ta rzeka Tygrys na jakiś czas zmieniła swój kolor na czerwony. I znowu, jak czytamy Pismo Święte, są proroctwa. Pamiętacie, jacy prorocy prorokowali przeciwko Niniwie? Nahum i Sofoniasz mówili proroctwo i byli, to było słowo skierowane do mieszkańców Niniwy. Nie tylko Jonasz ich ostrzegał, wiecie? Ale byli prorocy pańscy, którzy ostrzegali Niniwijczyków. Z czego się możemy uczyć? Ostatecznie, każdy musi się nawrócić osobiście. Nie zrobią tego rodzice za dzieci. To, że rodzice należą do Boga, niestety nie gwarantuje, że dzieci będą należały do Boga. Chociaż chcielibyśmy tak, nie? Każdy człowiek, każde pokolenie też musi się osobiście zwrócić do Boga. I z całej księgi. Jeśli nie znam wolę Boga, nie jestem posłuszny, to wcześniej czy później będę miał spore kłopoty, problemy. I te kłopoty będą w końcu dotyczyć nie tylko mnie, ale będzie cierpieć moja rodzina i mój zbór z tego powodu, dlatego że ja nie jestem posłuszny Bogu. Pamiętacie, Księga Jonasza została napisana dla tych, którzy znali prawdziwego Boga. Jonasz jest ich tutaj przedstawicielem. On reprezentuje naród Izraela. I nauka jest taka, że Boże błogosławieństwo chce trafić i Bóg chce trafić, przyjść tym błogosławieństwem do wszystkich narodów, nie tylko do wybranych. Nawet, wiecie, no myślę, że takim trochę porównaniem mogą być muzułmanie. No muzułman też Bóg chce trafić i trafia ze swoim przesłaniem. I jeszcze jedna taka, myślę, że zachęcająca rzecz, że za każdym razem, kiedy słyszymy takie wezwanie do pokuty,
wezwanie do ukorzenia się jako ci, którzy znają Boga, to możemy się cieszyć, że Bóg ciągle daje nam czas. Im dał 40 lat, żeby się opamiętali, żeby przyszli do Boga. I myślę, że żyjemy w czasie, kiedy Bóg nam, być może, nie wiem, nie znam waszych serc, Bóg zna, rozumiecie? Każdy z nas zna swoje powołanie. Musimy przed Bogiem stanąć i zapytać Pana Boga, czy naprawdę jestem, Panie, ci posłuszny w tym, co pokazujesz, że jest wolą dla mojego życia. Więc chcę was z tym zostawić. A niech Pan Bóg dotyka waszych serc, naszych, żebyśmy byli posłuszni. Czasami robili tak jak Jonasz, wbrew zupełnie sobie niektóre rzeczy będą. Rzeczy, których nie rozumiemy. My byśmy inaczej pokierowali różnymi rzeczami, niż Bóg to robi. Ale On jest Bogiem i On wie, co robi. I On jest Bogiem miłosierdzia i łaski dla każdego z nas. I Jemu się należy chwała. Amen.